zagrała orkiestra dla seniorów i dla dzieci. Nasze dwa chorzowskie szpitale właśnie pracują na sprzęcie ufundowanym przez fundację. Była sztafeta. Tym razem płyniemy 23 km, czyli na 23 finał. Był bieg. Lubię pomagać bezinteresownie. Dla dzieci, dla owsiaka, dla wszystkich. I wielki koncert pod szybem prezydent. Każdy normalny człowiek powinien w to iść jak w dym. Ile zebrali chorzowianie? Myślę, że ta złotówka ma naprawdę wielką wartość. Co działo się w sztabach? Im więcej wolontariuszy w sztabie, tym więcej pracy przed. Jaki sprzęt trafił już do chorzowskich szpitali? To jest kardiomonitor. Chorzowianin.pl Infoserwis dziś niemal w całości o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Niemal 150 chorzowian uczestniczyło w sztafecie pływackiej w kompleksie sportowym Hajduki. Pierwszy skoczył do wody Marcel Różanka, perkusista zespołu Oberschleisen. Tym razem płyniemy 23 km, czyli na 23 finał. Ja, mając doświadczenie w tych już poprzednich sztafetach, wiem, że my przepłyniemy o wiele, wiele więcej, ponieważ bardzo jest dużo chętnych do wzięcia udziału w tej sztafecie. Od godziny 12 do 19 to ja myślę, że my 3-4-krotnie przewyższymy ten dystans. Faktycznie planowaną odległość odnotowano już o 12:35, a ostatecznie skończyło się na 255,55 km. 420 biegaczy wystartowało w biegu Biegaj z Sercem. Maraton wokół stawu, który w ramach WOŚP zorganizowano w parku. Atmosfera gorąca, ludzie gorący, więc myślę, że damy radę. Lubię pomagać bezinteresownie. Dla sportu, dlatego, żeby lepiej się czuć, dla dzieci, dla owsiaka, dla wszystkich. To jest szczytny cel, pomagać sportem, nie jakimiś tam innymi rzeczami, tylko po prostu sportem. Zachęcać ludzi do sportu, do aktywności, bo no to samo zdrowie. Dzisiaj mamy 2 godziny czasu, by pokonać dystans, obojętnie jakich to sobie będzie życzył, przez te 2 godziny w tak pięknym miejscu jak Park Śląski, dla tak wspaniałego celu, więc nie trzeba było ludzi namawiać, wszyscy bardzo chętnie przyszli. Na tym biegu nie ma opłaty startowej, cały dochód, cała ofiarność biegaczy przeznaczona zostanie na potrzeby Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W balu karnawałowym, który odbył się w dziennym ośrodku socjoterapii, mogli uczestniczyć wszyscy, którzy wrzucili coś do puszki. Orkiestra ciągle gra dla dzieci i dla seniorów, bo już od 3 rok. I dlatego pomyśleliśmy, że zrobimy coś po prostu dla małych dzieci i zrobimy coś właśnie dla seniorów, czyli dla osób 60+. Podobnie było w Miejskim Domu Kultury Batory, gdzie odbył się koncert młodych zespołów. Tutaj odbywają się koncerty młodych kapel, kapele, które dopiero gdzieś tam powstały na terenie Chorzowa i również miast ościennych. I chcemy po prostu pomóc tym młodym talentom wypromować się, no i przy okazji wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sporo działo się również w chorzowskich szpitalach. W Centrum Pediatrii i Onkologii oraz Zespole Szpitali Miejskich pacjenci wraz z wolontariuszami chorzowskiej strefy wolontariatu przygotowywali symbole 23 finału orkiestry. Wycinamy sobie wiatraki. No, uważam, że to jest takie, może być później przydatne. Robimy wiatraczki dla tych dzieciaczków, żeby miały troszeczkę uciechy więcej, bynajmniej przez chwilę, prawda? No i to będziemy im ofiarować, niech się cieszą, robią też razem z nami, to pomagają nam składać, kleić. To jest takie ruchliwe, odpowiednie, kolorowe i po prostu dzieciaczki się będą z tego cieszyć. Postanowiliśmy pokazać ten symbol tegorocznej orkiestry, czyli wiatrak, i pokazać to, że wtedy, kiedy my chodzimy, kwestujemy lub też spędzamy fajnie czas, są ludzie, którzy są na oddziałach, są często samotni. Chcieliśmy ich dzisiaj odwiedzić z wolontariuszami, byliśmy w Centrum Pediatrii, gdzie dzieciaki robiły wiatraki, teraz przyszliśmy z młodzieżą na oddział geriatryczny do Zespołu Szpitali Miejskich. Tutaj wspólnie te wiatraki robimy. Część z nich zostawimy, żeby została im taka pamiątka z tego wydarzenia. Część bierzemy pod scenę, gdzie w momencie, kiedy światełko do nieba będzie wypuszczane, my tymi wiatraczkami będziemy machać. Tym samym pokazując tym ludziom, którzy są chorzy w tym czasie, że jesteśmy z nimi i dla nich gramy. 3, 2, 1, odpalamy! Światełko do nieba to punkt kulminacyjny każdego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było też w tym roku. Huczna impreza pod szybem prezydent zgromadziła niemal 4000 widzów. Na scenie zagrał m.in. zespół Cree i Sebastian Riedel.
oraz Oberschleisen. Ja uważam, każdy normalny człowiek powinien w to iść jak w dym. To jest po prostu najszczytniejszy cel, jaki można sobie wymarzyć. Wspieramy takie akcje, zawsze wspierali. Jeżdżamy do szkół dla dzieci niepełnosprawnych. No, drugi raz gramy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, co jest do nas wielką radością. Jest to coś, kiedy się spełniamy. O. A punktualnie o 20 prezydent Andrzej Kotala wysłał światełko do nieba. Wydatki, które chorzowianie dają i za które bardzo dziękuję, na pewno znajdują swoje przełożenie właśnie w tych darach, które Fundacja Miastu przekazuje, bo już jeszcze ja tylko przypomnę, nasze dwa chorzowskie szpitale właśnie pracują na sprzęcie ufundowanym przez Fundację. Mamy tego sprzętu już za prawie 6 milionów złotych i znowu liczymy w tym roku, że coś od Jurka otrzymamy. Liczą na to nasi seniorzy, którzy przecież leczą się na oddziałach geriatrycznych i mam nadzieję również otrzymają również szpital dziecięcy, gdzie w tym roku, jak wiemy, również Fundacja zbiera na sprzęt kardiologiczny dla dzieci. Kiedy potrzebem prezydent impreza trwała w najlepsze, w całym Chorzowie 410 wolontariuszy zbierało pieniądze na rzecz orkiestry. Ludzie byli bardzo mili, byli bardzo hojni też. Koleżanki bardzo dużo uzbierały. Ja uzbierałem 66. Jest to chyba całkiem fajna kwota jak na pierwszy raz. A ja to tak, podchodziłam i już serduszko po prostu z daleka. No i już ludzie wyciągali portfele. Jeżeli jesteśmy w stanie choćby tą jedną małą złotówką pomóc, to myślę, że ta złotówka ma naprawdę wielką wartość, a szczególną wartość ma ta pomoc, szczególna wartość ma chodzenie z puszką, szczególna wartość ma praca właśnie tutaj, bo to nie jest praca dla nas, tylko praca dla dzieci, praca dla osób starszych. W Chorzowie działały dwa sztaby organizujące pracę wolontariuszy. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących numer 1 i numer 3. Więcej wolontariuszy. Im więcej wolontariuszy w sztabie, tym więcej pracy przed. Więc rzeczywiście te przygotowania trwają już od 2 tygodni, bo na początku miałem parę lat temu 100 wolontariuszy. Dzisiaj już mam 300 wolontariuszy i obawiam się, że to co roku będzie rosło, więc myślę sobie, że te przygotowania się będą coraz wcześniej zaczynać. Uczniowie mówili nam, że mnóstwo było osób i na ulicach pod kościołami, ale ludzie dosyć chętnie rzucali do puszek, także wiadomo, kwoty były od tych najmniejszych sum po te największe. Jeszcze późnym wieczorem w niedzielę znana była ostateczna kwota, jaką zebrali chorzowianie. W sumie w Chorzowie zebrano nieco ponad 67 tysięcy złotych. Orkiestra nie miałaby sensu, gdyby nie jej podstawowa idea. W tym roku zbiórka pieniędzy odbywała się na rzecz dzieci i seniorów. Fundacja Jurka Owsiaka za zebrane datki kupuje sprzęt, który trafia do szpitali, również do szpitali w Chorzowie. To jest kardiomonitor. Pacjentkom oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrii w szpitalu przy ulicy Karola Miarki już po raz drugi w ciągu ostatnich 3 lat jest pani Maria Buczek. Ze sprzętem fundacji styka się na co dzień. Bardzo dobrze się leży, wspaniale i te szafki są bardzo ładne. I także dzięki bardzo Orkiestrze Świątecznej Pomocy panu Owsiakowi, szczególnie ze wszystkimi, wiadomo, że co mu pomagają zbierać na to wszystko, i to, bo to jest, też jest wysiłek, nie? Sprzęt Fundacji Jurka Owsiaka regularnie trafia do Zespołu Szpitali Miejskich. Otrzymaliśmy w tym czasie wiele łóżek szpitalnych na nasz oddział geriatryczny, matrace antyodleżynowe, no i wyposażenie całej sali rehabilitacyjnej. To ze sprzętu, ale dostaliśmy również sprzęt do diagnostyki pacjentów, to bardzo ważne. To jest wysokiej klasy aparat USG i również do leczenia pacjentów, to są na przykład pompy infuzyjne. Poprawia to możliwości lekarskie diagnostyki pacjentów, leczenie pacjentów, a co najważniejsze, poprawia komfort pobytu naszego seniora na naszym oddziale. Z tego się bardzo cieszymy i dziękujemy orkiestrze i wszystkim darczyńcom za taki ładny gest. Podobnie jest w szpitalu dziecięcym. Tam od 1997 roku orkiestra przekazała sprzęt o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Podobnie było w ubiegłym roku.
tutaj mamy aparat do znieczulenia. To jest efekt ubiegłorocznej zbiórki. Natomiast przy tym stanowisku stoi aparat USG do badań ultrasonograficznych. Diagnostyka obrazowa. Tu jest to o tyle istotne, że w tej sali jesteśmy w stanie wykonać podstawowe zabiegi ratujące życia, także operacyjne, więc te urządzenia, które tutaj są niezbędne i naprawdę bardzo przydatne wszystkim pacjentom. Władze chorzowskich szpitali podkreślają, że Fundacja Jurka Owsiaka robi sporo dobrego. Czy orkiestra by grała, czy nie, to oddział byśmy prowadzili i prowadzimy. Nie stać zawsze na taki klasy sprzęt. Zawsze mieliśmy łóżka, zawsze mieliśmy aparat USG, natomiast sama orkiestra dała nam tę wartość dodaną. Tę jakość, którą rzeczywiście możemy pacjentowi dać i się z tego cieszymy. A na koniec sport. W pierwszym w tym roku meczu Ruch Chorzów pokonał czeską MFK Karwinę 3-1. Dobrze, że zaczęliśmy ten rok zwycięstwem i obyśmy kontynuowali. Na razie w sparingach, a później w meczach ligowych. Wiele fragmentów, myślę, gry było niezłe, no więc początek taki, wprowadzenie w ten, powiedzmy, nowy rok, takie no optymistyczne. Stoj,